Cieszę się, że organizatorem konferencji udało się stworzyć chyba jedną z pierwszych w Polsce taką platformę, gdzie próbowali zmierzyć się z problemem pogodzenia dwóch żywiołów w tej branży, czyli zarówno żywiołu, można by określić go jako korporacyjnego, gdzie mamy zainteresowane firmy, duże przedsiębiorstwa implementacją technologii blockchain, jak i połączeniem ich na jednej konferencji z entuzjastami kryptowalut. Co jest dość trudnym wyzwaniem, ponieważ ideologicznie niektóre z tych osób czy przedsiębiorstw mogą czuć pewien zgrzyt na tej granicy, ale cieszę się, że organizatorzy stworzyli platformę, gdzie mogą się te dwa środowiska komunikować i w końcu dochodzić do jakichś wspólnych wniosków i razem szukać jakichś wspólnych rozwiązań, zarówno tych rozwiązań technologicznych, jak i tych rozwiązań prawnych, jak i samych może ideologicznych kwestii.